Nie, teraz będziecie mówili wy wszyscy. Teraz jest czas na zadawanie pytań. Ale między czasem na zadawanie pytań, a tą naszą ewakuacją, kiedy wszyscy będziemy próbowali odnaleźć drogę wyjścia, będzie jeszcze jeden czas, kiedy Szymon będzie rozdawał autografy. I nie martwcie się. Nie martwcie się, jeżeli nie macie książki czy jakiegoś kawałka papieru, bo myślę, że Szymon tutaj zmiesza sakrum z profanum i też będziemy mógł na przykład na ręku podpisać albo. Dlaczego on pomyślał o ręku? Bo jest jeszcze przed 22. Więc teraz pytania z sali. Prosimy. Nie mamy niestety mikrofonu bezprzewodowego, a to i tak by było bardzo ciężko, więc prosimy krzyczeć i brat Romek tutaj będzie powtarzał. Szymon będzie pytał. Ja byłem kiedyś na spotkaniu z ojcem Badenim, to opowiadałem ci Romek. No i to polegało na tym, że wychodził jakiś człowiek i zadawał pytanie. I to pytanie, oczywiście piętrzyły się w nim sensy i znaczenia, po prostu czy ojciec uważa, jak ojciec sądzi i tak dalej, a później ojciec Kłoczowski, który współprowadził to, nachylał się do ucha ojca Badeniego, mówił: o przyrodzie mówimy teraz, proszę ojca! Teraz o patriotyzmie! Także może tak Romek robił. Nie wiem. Taka jest rola niezręczna moja, ponieważ ja mam wyznaczać. A to nie są wyznaczone już pytania? Co to? Są wyznaczone odpowiedzi. Szymon Hołownia. Wynalazca ewangelizacji przez prompter. Bardzo proszę. Bardzo proszę, można pytać o wszystko. To jest ta okazja. Są duchowni na sali i będą cenzurować. Bardzo proszę. Naprawdę proszę się nie bać, proszę się przełamać. To jest ta jedyna okazja, kiedy można dotknąć, prawdaż, osobiście to żywe... Co wy z tym dotykaniem? Po prostu ręce, mięso. Bardzo proszę. Szymon ku zaskoczeniu z tyłu. Troszkę takie pytanie poważne, panie troszkę. Chodzi o to, że jest ono otwarte. Można bardziej jajcarsko, można bardziej poważnie. Dał mi szansę. Ja także jestem bardzo zadowolony z tej atmosfery, ale pytanie jest... Dajcie mu szansę! Problem autocenzury i cenzury w pracy dziennikarskiej, publicystycznej, a problem, że tak powiem, fundamentalności prawdy, ile można powiedzieć, ile pozwalają powiedzieć, ile wie się, że jest się kompetentnym, że można powiedzieć. Przepraszam, po prostu ja się od wielu lat zajmuję filozofią i stąd takie właśnie... A ja nie! Znaczy, to jest tak mądre pytanie, że ja spróbuję odpowiedzieć, bo nie wiem, czy zrozumiałem, ale mówię bez ironii, naprawdę. Natomiast tak, znaczy, autocenzura. Ja myślę, że tak naprawdę w media, wbrew temu, co się sądzi, nie mają takiej kalki, że oto pewne wartości w nich mogą być promowane albo pewne prawdy można przedstawiać, a pewnych prawd przedstawiać nie można. Nie ma czegoś takiego. Znaczy media, przynajmniej te, które ja znam, a wydaje mi się, że znam większość mediów w Polsce jako tako, czy jako człowiek, który w nich pracował, bo często zmieniał pracę, albo jako konsument, to są media, które zawsze kupią autentyczność. Zawsze kupią kogoś, kto idzie drogą w sposób interesujący, niezależnie od tego, w jaką stronę idzie. Jeżeli ktoś ma taki pomysł na życie, że idzie rzucając przekleństwa, tańcząc na lodzie albo robiąc jeszcze inne rzeczy i robi to w sposób widowiskowy, to go kupią. Jeżeli ktoś przeżywa swoje dylematy wewnętrzne albo na przykład swoją drogę wierzy w sposób atrakcyjny, w sensie takim, że przykuwający uwagę, bo to mam na myśli, a nie jakąś tandetę, to też go kupią. Bo ja wielokrotnie byłem świadkiem takich sytuacji, czy robiąc Religia TV, czy uczestnicząc w różnych debatach, że jak ktoś jest autentyczny w szukaniu prawdy,
swojej prawdy, to media są w pewnym sensie przezroczyste. Media są narzędziem, media nie mają znaku. To tak naprawdę ten, kto przychodzi do tych mediów, nadaje im znak. Więc ja dlatego nie jestem, z całym szacunkiem dla znaku oczywiście wydawnictwa. Natomiast to jest tak, że my często patrzymy na media generalnie przez pryzmat ludzi, którzy w nich występują, nadajemy im znak i mówimy nie, medium jako takie jest neutralnym narzędziem. Natomiast drugie pytanie, rozumiem, dotyczyło mnie, czy ja się w jakiś sposób samocenzuruję, jak czegoś nie wiem, tak? To jest jedno z najbardziej ekscytujących przeżyć i najbardziej medialnych. To też mówię cynicznie jako facet z mediów. Jak ktoś siedzi i mówi, nie wiem. Nie próbuje szyć z tak zwanego rozumu, czyli z niczego, po prostu przez 15 minut na okrętkę coś tam, tylko mówi, akurat tego nie wiem, no, i się uśmiecha. To jest moment, który ludzie w mediach kochają, bo to jest autentyczność. W związku z powyższym, jak ktoś ma tę świadomość, to będzie się tak zachowywał, zamiast szyć na okrętkę i udawać mędrca. Mi się to zdarzyło parę razy, że musiałem powiedzieć nie wiem i powiedziałem, raz mi się zdarzyło, że uległem jednak pokusie i szyłem na okrętkę, nie wiedząc o czym mówię. Powiem szczerze, że jest to dość deprymujące uczucie, znaczy później się długo makaca. Znaczy ja mogę mówić o sobie, nie wiem jak robią koledzy, ja odkryłem to, że jak się wiesz, to jest tak, jak się robi nawet program na żywo i w pewnym momencie zdarza się jakiś brud. Na przykład ktoś, jak szkolili nas przed Mam Talentem, to przyjechali Anglicy, którzy są autorami tego formatu i mówili, stoi przed nami prompter, tak, na środku, taki wielki, tylko problem jest taki, że jak publiczność wstaje, to go zasłania. To się zdarzyło parę razy i nagle mówi, ale stary, o co ci w ogóle chodzi? Tak? Znaczy, jak ci zasłonił prompter, to powiedz, przepraszam bardzo, powiedziałbym państwu teraz dalszą część mojego tekstu, ale nie mogę, bo ten pan tu stoi, tak? Mógłby pan usiąść? To są te momenty, które tak naprawdę robią media, którymi media się karmią, więc jeżeli autentycznie nie wiesz, to powiedz, że nie wiesz i to zrobi znacznie więcej, bo jak ty powiesz, że nie wiesz, to może ktoś się zechce dowiedzieć. Prawda najlepiej przechodzi przez ekran, mimo że niektórzy się kreują. Tak mi się wydaje, ale to może nie jestem filozofem, tak mi się wydaje, tak. Bardzo proszę, śmiało. Mimo że mamy obsesję dotykania, ale jednak, żywe mięso, żywe telewizyjne mięso. Teraz mięso będzie. Bardzo proszę. Ja. Tak, oczywiście. Tu już dzisiaj byłem odpytywany w tej sprawie. Rozumiem, że koleżanka też... Nie stowarzyszona. Ja już mówiłem tu, kolega mi powtórzy, znaczy to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, dlatego że to robią studenci, tak, z całej Polski i to można powiedzieć, że to komuś zwisa, ale jak komuś zwisa jego odbiorca, to powinien zawód zmienić. No ja robię w usługach dla ludności, ja nie jestem misjonarzem, kiedyś chciałem być, nie wyszło. Teraz robię w usługach dla ludności. Jeżeli ludność informuje, że na przykład coś jej się spodobało, to jako właściciel tego małego zakładziku pod szyldem zmienia i nazwiska, strasznie się z tego cieszę. Znaczy to jest, myślę, że nie ma bardziej wyróżniających rzeczy. To jest tak samo jak z zaproszeniami na spotkania gdzieś w Polskę, które nie są aranżowane, tylko same przychodzą, tak? Że ludzie się chcą spotkać, bo się chcą dowiedzieć. To jest... I wtedy się też łapie taki kontakt z podłożem, bo my kursując między tymi redakcjami i tam się wymieniając... Wierzmy się, czasami... Ja pamiętam gdzieś, jak zaczynałem pracę w Newsweeku, to pierwszy raz zobaczyłem mojego znanego kolegę, takiego, który jest bardzo wybitnym komentatorem politycznym. I ja miałem do niego sprawę i podchodzę do niego, mówię, ty, weź, bo mam taką sprawę, do ciebie chciałem coś zapytać. A on mówi, czekaj, bo teraz będę w radiu. I u niego w pokoju stało radio, w którym on słuchał swojego własnego komentarza, który miał być za chwilę. I tak sobie pomyślałem, okej. Znaczy, że to się w pewnym momencie zaczyna robić taki radiowęzeł zakładowy, tak? To znaczy, że to jest tak jak z TVN24, który do pewnego momentu był warszawskim radiowęzłem zakładowym, którego jedna końcówka była w Sejmie, a druga we wszystkich redakcjach, tak? I wszyscyśmy mieli poczucie, że to jest najbardziej oglądana telewizja świata, ponieważ myśmy ją wszyscy oglądali, nikt poza nami. Teraz to się zmieniło, więc to wybija nas z takiego poczucia fałszywej powszechności, które my mamy w tym i pokazuje, że są ludzie, dla których my pracujemy, a nie jesteśmy jakąś kastą, bo czasem właśnie na przykład mój jeden kolega z dziennika to lubi mówić,
że my jesteśmy szlachcicami, tak? To znaczy, że bycie publicystą to jest, szlachectwo w dziennikarstwie. Znaczy, tak nie można. Znaczy, ja rozmawiałem z nimi, kłócąc się na przykład o mój udział w talent, powiedziałem, wiesz co, to ja będąc tym szlachcicem chcę teraz wyjść na folwark, na wesele, które w tym folwarku ma miejsce i pobawić się z tymi ludźmi, bo ja z nich żyję. Nie wiem jak ty. No i później dalej mieliśmy, bo on później jeszcze mnie podszczypywał, ja jego i tak żeśmy się bawili. Natomiast... To jest, myślę, bardzo, bardzo fajna rzecz, mówiąc w skrócie. Bardzo proszę, tu z tyłu, Szymon, znowu z tyłu. Trudno, mam pytania z tyłu. Z prezbiterium zawsze najwięcej gadają. Często podkreślasz swój sprzeciw wobec takiemu dzieleniu na Kościół Agiewiński, Kościół Toruński, Kościół Radia Maryja, Kościół Tygodnika Powszechnego. No właśnie, ale jest tak, że byłeś, że pracujesz w tej liberalnej, w tym liberalnym TVN-ie. Byłeś w nowicjacie u tych liberalnych dominatorów. Dokładnie. Wydajesz w tym liberalnym znaku. Czy czujesz się tak szufladkowany też w kościele, trochę tak jak ja teraz to zrobiłem? I czy widzisz w ogóle jakąś szansę na wyjście poza to? Czy widzisz szansę na bycie chrześcijanem po prostu, katolikiem po prostu? Wiesz co, to nie jest, to jest bardzo skomplikowane pytanie, dlatego że ono dotyka dwóch światów. Po pierwsze dotyka, ja się jak będę kręcił mówiąc, media kręcą. Natomiast to dokładnie, to jest bardzo skomplikowane pytanie, dlatego że jak mówię, ono dotyka dwóch światów. Po pierwsze dotyka świata mediów. Świat mediów nie znosi próżni, nie znosi pustki. Jeżeli nie można skonfrontować kogoś z kimś, to się ich szuka na siłę, żeby kogoś z kimś skonfrontować. Tak jak zobaczcie dzisiaj w moim macierzystym Newsweeku okładka, za którą jestem wściekły na moją macierzystą redakcję, ponieważ ten tekst jest po prostu beznadziejny. Znaczy po prostu, no, ja wiem, no moi koledzy go napisali, ale to po prostu to się czytać tego nie da. Tak? Znaczy na siłę zrobienie z Dziwisza, o którym można mówić różne rzeczy, ale na pewno nie to, że jest charyzmatycznym liderem jakiejś frakcji w polskim kościele, bo generalnie... Nie, no proszę was, on ma inne zajęcia. Jesteśmy tylko w Krakowie. Ale nie, no proszę cię, on się spozycjonował bardzo jasno, jest kustoszem pamięci Jana Pawła II, natomiast nie pretenduje do żadnych innych ról. A tutaj robimy z niego na siłę tak zwaną deontologię, tak? Denty będzie teraz Dziwisz. I mamy teraz Dziwisza, a dlaczego go mamy? Dlatego, że on jest teraz na billboardach z filmem Świadectwo, w związku z powyższym jedno z drugim się widzi, prawda? Więc mamy teraz Dziwisza i mamy teraz Rydzyka znowu, albo tych biskupów, których będziemy wyłapywać, którzy są w miarę radiomaryjni, tylko że oni... Awaria. Znaczy, i to jeszcze tak będzie trwało. To znaczy będziemy sobie montować z jednej strony właśnie świat Kościoła Agiewnickiego, z drugiej świat Kościoła Toruńskiego, bo my jesteśmy jak taka... To jest właśnie neuroza człowieka współczesnego, że on musi mieć wszystko w szufladach. Ja tego na przykład doświadczyłem teraz, zanurzając jedną nogę w show biznesie tak zwanym, bo po prostu nagle wlazłem z jednej szuflady i zacząłem wchodzić i po prostu jak to? Znowu te szuflady jakoś coś podsuwane. I Kościół w Polsce się nie mieści w żadnej z tych szuflad. I nie jest ani Łagiewnicki, ani Toruński. Te całe szufladkowanie jest tak naprawdę pokłosiem lat 90., kiedy nie było wiadomo, jak się do opisu tego Kościoła zabrać. W związku z powyższym przyłożono doń, i to z pomocą niestety Kościoła, miana polityczne. Kościół w 90. latach był bardzo zaangażowany w politykę niestety i to się przeniosło i za to płacimy do dzisiaj. Do dzisiaj płacimy właśnie takim pozycjonowaniem, tak? Znaczy płacimy sytuacją, w której ja próbuję z kimś rozmawiać, a on mówi, no ale Rydzyk. Ja mówię, a słuchał go pan? Nie. To skąd pan wie? No ale przecież tyle się mówi, prawda? Montujemy na siłę te koalicje, że to są biskupi radiomaryjni, a to są biskupi antyradiomaryjni i na pewno teraz będzie przywódca. To jest wszystko pic na wodę i on prędzej czy później upadnie. Bo albo my się obronimy jako chrześcijanie, tak jak powiedziałeś, po prostu. Znaczy wiesz, to też zaczyna być coraz mniej podniecające dla mediów. To znaczy, ile razy można napisać, że arcybiskup Głódź jest radiomaryjny, a Nycz z Dziwiszem są nieradiomaryjni. Znaczy to już zostało powiedziane 100 razy. To teraz można powiedzieć 101 i ewentualnie zrobić jeszcze zakrętas. Wiesz, media są sztuką mówienia nowych rzeczy albo starych rzeczy w nowy sposób. No ile razy można to samo zupę odgrzać z proszku? Więc myślę, że to się prędzej czy później jednak wyczerpie i zaczniemy sobie zadawać pytania o ten Kościół po prostu. Teraz pytanie o szufladkowanie mojej osoby w Kościele. Wiesz co, ja się z różnymi zetknąłem opiniami na temat swojej działalności. Teraz się też spotykam z bardzo różnymi. Jeżeli się człowiek tym przejmuje, to, a ja się przejmuję, bo jestem w miarę wrażliwym człowiekiem, to jest prosta droga do szaleństwa. Tylko w pewnym momencie trzeba zacząć się zastanawiać, czy to rzeczywiście, co w tym odpowiada prawdzie.
Ja zawsze tak starałem się kierować moją pracą, żeby iść do mediów mainstreamowych. Żeby nie iść do Gościa Niedzielnego albo na przykład gdzieś tam do biuletynu Posłaniec Serca Jezusowego, tylko żeby jednak spróbować, że tak powiem, przejąć terytorium wroga, tak? To jest najbardziej kręcące. Idziesz, kurde, do masowego medium i próbujesz robić coś, co i na dodatek być jeszcze kojarzony jakoś chrześcijaństwem albo nie właśnie z krzyżami coś tam, tylko no, jesteś normalnym facetem, tak? Idziesz i... oczywiście, że mi mówiono, że jestem żydokomuną, że jestem masonerią, że moja babcia była żydowską prostytutką, różne rzeczy słyszałem na swój temat. To mówię zupełnie poważnie, to nie jest anegdota. To rodzina Radia Maria zresztą z waszego miasta mnie o tym poinformowała w serii telefonów, które otrzymałem swego czasu. Natomiast ojciec dyrektor był uprzejmy zrobić o mnie program radiowy. Usłyszałem w nim, że jestem publicystą o niepolskim nazwisku. Jerzy Robert Nowak mówił, że właśnie jestem tą sotnią hodowaną za żydowskie pieniądze Mariusza Waltera, żeby coś tam i tak. No to są ich problemy, ich psychiatrów. No, znaczy ja nie muszę mieć z tym wiele do czynienia. Oczywiście pojawia się kłopot w momencie, w którym mamy takie spotkania jak na przykład tu i teraz i się okazuje, że ktoś stawia mi zarzut. Tak jak ostatnio miałem taką dyskusję do drugiej w nocy, żeśmy siedzieli, mam nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie, bo drzwi zamknięte, kiedy ktoś mi mówił, że ja idąc na przykład do TVN24 i mówiąc coś złego na Rydzyka, rozbijam polski kościół. Więc ja mu powiedziałem, dobra, to w takim razie masz pan sytuację, że pana najbliższy przyjaciel ma wielki wrzut na środku czoła, a ty mu mówisz, nie, zostawmy, lepiej nie mówmy, lepiej powiedzmy, że ma piękne plecy. Prawda? Bo to był podstawowy zarzut, to znaczy, dlaczego nie mówicie, że jest coś dobrego, tak? Tylko mówicie, że to jest... To ja mówię, to co pan oczekuje, że ja pójdę? Rymanowski mnie pyta, Bogdan, to jak ten Rydzyk albo Jankowski dobrze zrobił, czy źle? Ja powiem, w zasadzie zrobił źle, ale do ojca Jana Góry na Legnicę przyjeżdża 100 tysięcy ludzi. Znaczy, ale nie o to mnie pytano. I też jakby poziomem mojej samoświadomości, znaczy, jeżeli mnie pyta ktoś spoza kościoła zgorszony, czy to się godzi, to ja mu mówię, nie godzi się. I chcę mu powiedzieć, że kościół w Polsce nie ma twarzy ojca Rydzyka, ani nie ma twarzy księdza Jankowskiego, ani nie ma twarzy księdza Dziwisza, ani nie ma mojej twarzy, bo to jest zupełnie inna opowieść. A tymczasem my koniecznie chcemy temu kościołowi nadać twarz, żeby on miał jedną twarz, żebyśmy mogli skategoryzować, zamknąć, przyszpilić tego motylka, zamknąć do klasera i mieć z nim święty spokój. Bo to też na tym polega, tak? Już wiemy, jak to działa, nie musimy się do tego... Po co? Tak, zamknięte, dobra, zajmijmy się teraz posłem Kłopotkiem. To jest też sytuacja, którą powinniśmy gdzieś tam mieć na myśli. Ja, to nie jest jakieś martyrologium rzymskie, które ja teraz sobie uprawiam, próbując się do niego wpisać, ale miałem różne sytuacje. Na przykład miałem taką sytuację, że jeden biskup w jednej decyzji zabronił książkę moją, wycofał z księgarni, bo ją przeczytał. I jakbyśmy z wydawnictwem Znak byli jeszcze takim bardziej ten, to na przykład można z tego niezłą akcję promocyjną zrobić, tylko to jest katolickie wydawnictwo i się boi, wbrew temu, co kolega powiedział, że ono jest liberalne. Właśnie. I wtedy można właśnie najbardziej zakazana książka w ogóle przeczytaj, a spłoniesz na stosie i po prostu i się sprzedaje. Ale poważnie mówiąc, ja myślę, że my mamy szaloną skłonność jako naród do takiego smutnego etykietowania. To jest coś, co nam się wydaje, że my jesteśmy takim narodem radosnym, słowiańskim, tak jak to ktoś to kiedyś mądrze napisał, że Anglików Pan Bóg stworzył sobie po to, żeby mu odkrywali nowe lądy, Żydów po to, żeby handlowali, a Polaków stworzył, żeby go rekreowali. I my tak właśnie się, to jest sarmacka ideologia, że my jesteśmy, wcale nie jesteśmy wesoli, jesteśmy zamknięci w sobie, bezstrasznie smutni i niestety zawistni bardzo często, z wielką skłonnością do etykietowania i do przycinania tych wszystkich, którzy gdzieś tam w naszych środowiskach próbują się wybić. Z chrześcijaństwem to ma nic wspólnego. Taki mamy charakter narodowy. Zobaczcie na przykład, jak jesteśmy antyklerykalnym narodem. To nie jest tak, że księża są wszyscy jeden w drugiego cudowni i fantastyczni, ale zobaczcie, jaki jest poziom takiego sączącego się jadowitego antyklerykalizmu w polskim narodzie, jak sobie porozmawiacie nawet ze znajomymi, którzy gdzieś tam są. Takiego po prostu za nic, za darmo po prostu, tak? Znaczy mój kolega, bardzo zresztą sympatycznie, jak żeśmy projektowali nową wizję Polski, w której, bo ja nie wiem, czy wiecie, mam dwa marzenia w życiu, albo zostać kardynałem, co niestety Kościół skutecznie mi chce uniemożliwić, albo poświęcić się dla Polski, poświęcę się i zostać ambasadorem na jakiejś odległej, egzotycznej placówce. Jestem gotów to ponieść. Myśmy z kolegą kiedyś takim prostym przedstawicielem ludu, planowaliśmy sobie kraj naszych marzeń. Powiem wam tylko, że jednym z źródłem głównym wpływu do budżetu było włożenie w klatce pewnej prezenterki telewizyjnej, której obaj nie lubimy i drażnienie jej kijem za 5 zł. I to...
żeby każdy mógł to zrobić. Natomiast on, ponieważ jest człowiekiem, chociaż wychowanym w kościele, ale jednak mającym z nimi po drodze, wpadł na pomysł, że ja, ponieważ jestem taki religijny, to będę kardynałem nepotą w tym jego ustroju, w którym on będzie władcą absolutnym, i wszystkich księży, ponieważ wszyscy księża są grubi, przetopi się na tłuszcz dla biednych dzieci, tak? Bo ja mu mówię, stary, to naprawdę nie jest takie proste, to nie jest tak, że każdy ksiądz po prostu wygląda, jakby się spodziewał wikarego, są księża bardzo... Są księża po prostu, którzy na samych płatkach owsianych i na komunikantach i naprawdę są bardzo dobrze odżywieni. I ładnie wyglądają. To naprawdę nie jest tak, tak? Natomiast to właśnie ta czarna sotnia, agenci Watykanu i tak dalej, i tak dalej. Moja radość, kończąc już, polega na tym, że ja dla tych liberałów jestem czarną sotnią, natomiast dla tej czarnej sotni jestem ekspozyturą liberalizmu. To życie okrakiem jest dość niewygodne, ale zobaczymy, jak się skończy. Tak, bardzo proszę. No tak, może lepiej było, żeby powiedzieć głośno. Ja może nie będę powtarzał, jak pan powie głośno, wszyscy usłyszymy. Tak, to właśnie pan. Dziękuję. Wie pan co, to jest tak, że jak pan mi poda dowody, że TVN bardziej atakuje Kościół niż Polsat, to ja panu podaruję na przykład drogi samochód zagraniczny. Bo to jest obiegowa opinia, która została gdzieś tam wytworzona, że TVN, ponieważ robi to Mariusz Walter i Jan Weichert, którzy są oskarżani o to, że sympatyzują z Jolantą Kwaśniewską, w związku z powyższym wynika z tego, że oni atakują Kościół. Znaczy, to jest spiskowa teoria dziejów, której nawet ja nie jestem w stanie ogarnąć, bo jak pan zobaczy ludzi takich jak Bogdan Rymanowski, który w każdej możliwej dyskusji tak naprawdę próbuje wziąć stronę Kościoła, bo jest człowiekiem bardzo wierzącym, jak pan popatrzy na relacje Brygidy Grysiak, jak pan popatrzy na Rysia Cebulę, człowieka niezwykle religijnego, działającego w programie Uwaga, to niech mi pan powie, gdzie oni atakują Kościół w tym wszystkim. Gdzie oni atakują Kościół w robieniu filmów o papieżu, gdzie oni atakują Kościół, choćby w robieniu kanału Religia TV, na który wydają kilkanaście milionów złotych, z czego im się nic nie zwraca rocznie. Po co? Po to, żeby Kościół upokorzyć, żeby sączyć weniat i rozbić od środka, żeby uprawiać walenrodyzm. To naprawdę trzeba mieć jakąś obsesję, żeby mieć kilkanaście milionów złotych wydawać na niszczenie Kościoła w Polsce, kiedy wiadomo, jak waluty spadają, jak jest kryzys gospodarczy. Znaczy to naprawdę jest tak, i proszę mi wierzyć, bo ja też nie jestem oseskiem, który nagle przyszedł do niego Mariusz Walter i powiedział, o mój Boże, a ja się zachwyciłem i poszedłem, tylko ja znam tych ludzi, ja odbyłem z nimi ileś rozmów, ja jestem absolutnie przekonany o szczerości ich intencji. Jestem przekonany o tym, że Mariusz Walter, Jan Weichert, którzy wymyślili ten kanał, ja mam panu nawet powiedzieć, bo ja rozmawiałem z Walterem o tym, jak on wymyślił ten kanał. On przyszedł do Dominikanów w Krakowie na Stolarską, wszedł do kościoła, zobaczył, że tam jest tłum ludzi, bo przyszedł na wieczorną mszę, wyszedł i pierwszy raz sobie w życiu uświadomił, że może być tyle młodych ludzi w kościele. I powiedział, zadzwonił do Weicherta i powiedział, słuchaj, my nic nie robimy dla tych ludzi, a ci ludzie są. Co możemy zrobić? I w ten sposób panowie wpadli na pomysł, że trzeba zrobić jakąś telewizję, bo na tym się akurat znają. I wydają na to ciężkie pieniądze ze swojej własnej, prywatnej kieszeni, podczas kiedy mogliby za to sobie kupić trzeci dom, w jakimś, albo piąty, albo piętnasty, w jakimś egzotycznym miejscu. Naprawdę nikt ich do tego nie zmusza. Nie ma czegoś takiego jak Centrum Sterowania Wszechświatem, które ma za cel w tym momencie wykończyć polski kościół przy pomocy tego narzędzia, jakim jest TVN. TVN jest bardzo precyzyjnie robioną stacją, bardzo precyzyjnie sformatowaną stacją rozrywkową. To jest stacja, która jest rozrywkowo-filmowa i ona taka ma być i taka będzie. I nigdy nie będzie miejscem, w którym będą nie wiadomo jakie publiczne debaty, nie wiadomo jakie historie, raz na jakiś czas oczywiście zdarzy się dobry dokument, ale to też jest film. To ma być profesjonalnie robiona rozrywka i profesjonalnie robiony film. Taki jest profil tej stacji. Mam wrażenie, że ten profil jest realizowany konsekwentnie. Na tym polega wolność słowa i wolność moja osobista, że ja idąc na rynek mediów albo wchodząc do kiosku, nie mam psioczyć na to, że Rzepa jest czarnosecinną gazetą kilku smutnych prawicowych publicystów, a Wyborcza jest zaróżowionym organem Adama Michnika. Tylko ja mam po prostu sobie powiedzieć, że kupuję sobie inną gazetę. Na tym polega moja wolność.
Na tym polega moja wolność, że jeżeli ja mam pilota od telewizora, to ja zamiast psioczyć na to, że istnieje coś takiego jak Arabic Sex Channel, a wiem, że istnieje, ponieważ mam platformę N i tam taki kanał występuje, albo na przykład Mesopotamia Music Channel, albo coś jeszcze innego, zamiast psioczyć na to, że ten Mesopotamia Music Channel siedzi dwóch panów z bałałajką i cały czas jęczą jak potępieńcy, ja po prostu tego kanału nie wybieram. Tylko włączam sobie Discovery Historia, jeśli chcę, albo na przykład włączam sobie Discovery HD i oglądam program Najpiękniejsze Zachody Słońca, gdzie kamera przez godzinę pokazuje zachód słońca. To jest właśnie cała zabawa. Nie podoba ci się TVN, uważasz, że on nie jest zgodny z tym, co ty myślisz, jak postrzegasz świat, oglądaj Polsat. Polsat nie realizuje twojej wizji świata, włącz sobie TVP. Tam znajdziesz to, co cię interesuje. Nie podoba ci się TVP, szukaj gdzie indziej. Jeżeli... Na tym polega też fajność tego wszystkiego. To znaczy, że mamy wolność. Ja nigdy nie będę twierdził, że ludzie, którzy oglądają telewizję TVP, mają oglądać Religia TV. My jesteśmy obok. On robi swój stragan, my robimy swój stragan. Każdy ma swój stragan. Jak on zrobi swój stragan fajnie, no to super, to rewelacja, to przyjdą do niego ludzie. Tylko ja, zamiast chodzić i podpiłowywać mu ten stragan, mówić, że jego matka była Żydówką, to ja swój stragan próbuję zrobić dobrze. A obok stoi facet z Arabic Sex Channel i robi swój stragan dobrze. I teraz ja mogę powiedzieć, wypinam się na was wszystkich, bo tu stoi Arabic Sex Channel i ja z nimi nie będę stał na jednym rynku. Świetnie, to wyjdź z tego rynku. Tylko wtedy tracisz tych ludzi, którzy mogliby do ciebie przyjść. A ja mówię nie, jeżeli ci dają stragan, to go kurka wodna bierz i nie patrz, że w TVN Turbo jest turbo erotyk o 23, tylko spróbuj zrobić taki program i taką ramówkę, żeby ten facet, co ogląda turbo erotyk, obejrzał ciebie zamiast tego w Religia TV. To na tym polega cały pitch, żeby nie strzelić focha, obraza boska, złożyłem świadectwo swoją wiarą, tylko zrób coś takiego, żeby człowiek miał wybór, a nie strzelaj focha i zamykaj się w kątku nic nie robiąc. Więc jeżeli możemy coś takiego robić w Religia TV, wiesz, mamy program Rozmównica, który moim zdaniem jest, przepraszam, nie użyję słowa, jest bardzo fajnym programem. Ten program, godzina wieczorem, siedzi ksiądz, tak jak siedzą wróżki na EZO TV o tej samej porze, a na telezakupach Mango jest pan, który pokazuje, że ma takiego grilla, który jak wsadzi szaszłyk, to ten tłuszcz skapuje, albo pani, która ma takie majtki, no co ja będę tutaj mówił, gdzie się wkłada gipsową płytkę i od tego się chudnie, znaczy lepiej się wygląda. I w tym samym czasie u nas siedzi ksiądz. I ten ksiądz ma napisane, zadzwoń do mnie, wyślij maila, SMS, cokolwiek, tak? Ja teraz muszę zrobić tak, takiego księdza znaleźć, tak ten program ustawić, tak ustawić tę ramówkę, żeby człowiek zamiast tego telezakupów Mango czy czegoś innego obejrzał mnie, obejrzał mój kanał. I teraz tak, mamy sytuację z ostatniego tygodnia, znaczy sprzed dwóch tygodni. Dzwoni facet do rozmównicy i mówi księdzu, że oglądał do tej pory telewizję Trwam. I kupił sobie, znaczy włączyli mu w kablówce, bo teraz już weźmy do kablówek i do cyfry, że włączył sobie Religia TV, miesiąc oglądał, godzina w godzinę po prostu ciurkiem oglądał. I co musi powiedzieć? Że TV Trwam jest znacznie lepsze, że jest po prostu bez konkurencji. Znaczy w ogóle nie wiecie, jak robić telewizję. I super, naprawdę super, bo facet obejrzał, przekonał się, jaki produkt my oferujemy, stwierdził, że to nie jest produkt do niego i poszedł do sąsiedniego sklepu. I na tym polega wolny rynek. I jego rozwój bardzo mnie cieszy, że ludzie wreszcie mają wybór, mogą sobie wybrać to lub tamto. Natomiast jeszcze tylko wam powiem jako anegdotę, bo to dzisiaj też Szymkowi chyba opowiadałem, jak była sytuacja, że siedział jego współbrat czcigodny w rozmównicy i dzwoni telefon. No i taki kolega mówi, halo, no słuchaj, bo tak skakałem po kanałach i właśnie włączyłem, widzę, że tutaj, słuchaj, bo jest taka sprawa, ale ten mówi, wiesz co, ale może ścisz telewizor trochę, jakoś wiesz, bo tam przebicia jest w ogóle, wiesz, jakby ten, wiesz co, czekaj, bo ja mam taki hałas w domu, czekaj, pójdę do kibla, bo to jest po prostu jedyne, to jest jedne miejsce, gdzie ja mogę po prostu spokojnie rozmawiać, poczekaj, no to on mówi, dobra, to ja czekam, on poszedł do tego kibla i mówi, słuchaj, bo jest taka sprawa, tak, znaczy jak ja mieszkam z dziewczyną, tak, i przyszedłem do ciebie do spowiedzi, to mnie dostał rozgrzeszenia, tak? No tak, byś nie dostał. No widzisz, no i taka jest z wami rozmowa. A ten mówi, ale moment, halo, człowieku, znaczy, a chciałbyś się dowiedzieć, dlaczego nie możesz dostać? No dobra, no to powiedz. No i ten mu robi wykład przez 10 minut, a ten słucha, zaczyna rozmawiać, zaczyna być wciągnięty w tę orbitę rozmowy na ten temat, wiesz. I to się zaczyna robić coś zupełnie... Niech mi ktoś powie, że Mariusz Walter zrobił złą rzecz, dając pieniądze na ten kanał. I niech mi pokaże, i niech mi udowodni, że TVN jest stacją, która szkaluje Kościół. Bo ja czasami się z tym zarzutem spotykam, natomiast dowodów na to nie mam absolutnie żadnych. Że co, że w niej się jedzie po Rydzyku?
a w dzienniku, a w Polsacie, a w telewizji publicznej to się jakoś inaczej zachowują dziennikarze? Dokładnie tak samo się zachowują. Bo dziennikarz niezależnie od tego, gdzie... Nie ma czegoś takiego jak centrum sterowania wszechświatem w postaci Waltera i Miszczaka, którzy siedzą i myślą, dobra, teraz wykończymy tego, popromujemy Dziwisza, zniszczymy Nycza, Muszyński w odwodzie, Głódź tutaj, po prostu rozgrywamy te... Oni mają znacznie ważniejsze rzeczy, że im oglądalność na tym paśmie spada, albo na przykład trzeba kupić inny format. Tym się zajmują, uwierz mi, znam tych ludzi. Więc jeżeli ktoś, mając kasę, decyduje się na to, że daje, wpuszcza za darmo w coś, co może służyć dobru potencjalnie, szapoba, naprawdę. Jakby, jeszcze tylko ci powiem, żeby było ciekawiej. Telewizja publiczna, kanał religijny próbowała zrobić od kilku ładnych lat przed nami. Tylko jakoś nie zrobiła. A wszystko już tam niby było, już się tam międliło, pieniądze i tak dalej, jakoś im nie wyszło. No, a to jest telewizja misyjna, publiczna. Trudno. Tak, z tego wszystkiego zapamiętajcie, gdzie wszedł Mariusz Walter, do którego klasztoru? Gdzie wymyślił ten kanał? A to jest prawda. Tak, no, dlatego zapamiętajcie, mamy to w ogóle nagrane. Tam było takie pytanie, tam na środku, jakaś pani się zgłaszała, prawda? To bardzo proszę... Wie pani co, to jest tak, że ja nadal się w tym nie odnalazłem, pewnie mam nadzieję, że do śmierci się nie odnajdę i na tym też będzie polegała cała zabawa. Znaczy, że ja zawsze będę trochę przybyszem z obcej planety i tak jak patrzę na ten nasz duet z Marcinem, to on beze mnie byłby po prostu takim po prostu wesołkiem jarmarcznym, a ja bez niego byłbym takim smutasem, który po prostu tam chodzi. Znaczy, my jesteśmy w kontraście do siebie i tu też coś nowego się dzieje. Wie pani co, w dziennikarstwie to jest jedna rzecz ważna, ciekawość. Jak się ciekawość świata, ludzi traci, to trzeba po prostu zmienić zawód i otworzyć interes bławatny, albo po prostu, nie wiem, sprowadzać Chińczyków, co smarują wszystkich niebieską maścią, albo jeszcze robić różne inne rzeczy, bo to naprawdę o to w tym zawodzie chodzi. Dopóki jest ciekawość człowieka, dopóki jest ciekawość, taka prosta, zwyczajna, że ja mam na przykład ciekawość zrobienia takiej rozmowy, jak się złożyłem na tych ludzi na walizkach, że ja idę do człowieka i z nim rozmawiam, albo na przykład, a on cierpi, albo na przykład umiera i ja próbuję z nim się, od niego się dowiedzieć, jak to jest, co tak naprawdę w tym momencie przewartościowuje to w jego życiu, bo ja też w życiu jakiegoś cierpienia doświadczyłem, mam w sobie taką ciekawość, albo na przykład mam sobie taką ciekawość, jak jestem w szpitalu dziecięcym tutaj w Prokocimiu, wchodzę do kaplicy i widzę trójkę dzieci w piżamkach z węflonami, w okularkach i widzę je i one mówią paciorek o zdrowie. Ja patrzę na nie, łzy mi ciekną jak grochy i się zaczynam zastanawiać, i budzi się we mnie ciekawość, gdzie jesteś do jasnej cholery, Panie Boże? Taka ciekawość się we mnie budzi i mam ochotę napisać na ten temat tekst albo porozmawiać z kimś mądrzejszym ode mnie. Kiedy idę do Mam Talent, mam sobie też ciekawość. Widzę panią Bronisławę, która umie robić figury z papieru, ma 70 lat i jest w stanie zrobić oczy Donalda Tuska oraz hełm w ciągu minuty i ja mam niesamowitą ciekawość tej kobiety. Dlaczego ona, jaka w ogóle jest jej historia, co ją tu doprowadzi, dlaczego ona chce się pokazać, co się z tym dzieje, ja chcę ją spotkać, ja chcę być z nią w tym momencie, kiedy ona przeżywa te swoje emocje. Z tym Boruto, o którym mówiłem, z tą biedną Klaudią, która jest tak zestresowana tym śpiewaniem, mam straszną ciekawość tych ludzi. Nie mam ciekawości tańca z gwiazdami i gwiazd, czy one wystąpią w ten czy inny sposób, albo na przykład tańca na ludzi, dlatego nie idę do tego programu. Nie umiem śpiewać, śpiewam jak potępieniec, gotuję tak, że można mnie jako broń gastrologiczną wysyłać na misje wojskowe. Nie interesuje mnie to. Siła tego programu polega na tym, że tu przychodzą żywi ludzie. Ja mogę z nimi, nawet jeżeli to czasem jest bardzo obcięte na ekranie, przez chwilę być, z nimi rozmawiać, oni mnie cholernie ciekawią. Dlaczego miałbym mówić, ponieważ zdobyłem trzy ważne nagrody, a kilka innych jeszcze pewnie w życiu zdobędę, ktoś mnie słuchał i ktoś czytał moje książki, to ja z tymi ludźmi nie będę się spotykał publicznie. Nie, oni są dla mnie strasznie ważni i ja się chcę z nimi spotkać. Tym bardziej, że ja jestem człowiekiem i nigdy tego nie ukrywałem, który ma w sobie zarówno moduł powagi, jak i moduł kompletnej głupoty. Jak ktoś nie wierzy, to niech poczyta sobie Siarkazm z czasopisma Ozon. Bo to, ja to zawsze w sobie miałem. To znaczy, ja zawsze byłem człowiekiem, którego życie się składało z dwóch biegunów. To znaczy, z jednej strony z powagi, poważnych pytań, mojego własnego umierania w szpitalu i jeszcze paru innych rzeczy, a z drugiej strony robienia w tym szpitalu imprez, kombinowania, w jaki sposób można koledze, który leży na sąsiedniej sali, zrobić dowcip, wstawiając go na przykład z łóżkiem do łazienki albo robiąc jeszcze inne rzeczy.
To naprawdę ten świat, jak pamiętam, jakieś rozmawiałem z moją koleżanką, która jest onkologiem dziecięcym. Ja wyleżałem się swoje w szpitalach, wiem co to jest. Później pracowałem trochę przez chwilę w ratownictwie, widziałem to z drugiej strony. Poszedłem do niej na oddział robić rozmowę, zresztą do miesięcznika w drodze na ten temat parę ładnych lat temu, chyba z 8 albo i lepiej. I też z takim lękiem, bo nie miałem kontaktu z tą onkologią dziecięcą. Boże, co to będzie, co to będzie, co to będzie. A ona mi mówi, stary, zobacz, co się dzieje na korytarzu. A na korytarzu był wózek do posiłków i na tym wózku do posiłków jechał jeden gość, a drugi go pchał. Ten, który pchał, stracił wzrok, a ten, który jechał na górze, kierował nim, ale nie miał nóg. Dzieciaki. I oni nie leżeli w łóżeczkach umierając i snując refleksje na temat cierpienia, tylko po prostu korzystali z życia na maksa. I to na tym też fajność tego życia polega, że ono ma w sobie, jest bittersweet symphony, tak? Że ma smak słodki, ma smak gorzki i to jest cały czas to jedno i to samo życie. A ja mam wrażenie, że jedyne, czym mogę ludzi zająć, to jest ta moja ciekawość świata. Jeżeli mam tę ciekawość w tym miejscu również, co mi nie przeszkadza, jak widzicie, przyjść do was i mówić o religii czy o chrześcijaństwie, to mogę być również tam. Po prostu, nie mam innej odpowiedzi. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to jest mi przykro. Natomiast mną kieruje ciekawość, bo ciekawość jest tym, co ja mam ludziom do dania. Gdybym tej ciekawości w sobie nie miał, tylko na przykład potrzebę misji albo bycia autorytetem, to powinienem się schować i pisać smutne książki. No. Natomiast moje książki też się biorą z ciekawości. Z czego się wzięły tabletki z krzyżykiem? Z tego, że ja sobie wymyśliłem 50 najbardziej debilnych pytań, jakie można sobie zadać na temat wiary, albo jakie zasłyszałem i spróbowałem na nie odpowiedzieć. Jak się ciekawość kończy, to się kończy ten zawód. Ja się źle czuję, znaczy ja się nie do końca czuję spełniony w programie rozrywkowym, takim jak mam talent, ale czuję, że zaspokaja moją ciekawość, że to jest fajne, tak? Wiem, że czasami wyglądam jak kwiatek do kożucha przy moim wygadanym koledze, ale to jest jego problem. Tak, bardzo proszę, tutaj pan pod ścianą, proszę w miarę głośno, to proszę, nie, proszę siedzieć tam, gdzie pan... O. Nie, no niestety nie mamy takiej... Ja postaram się powtórzyć pytanie mniej więcej właśnie w tym stylu, jak ojciec Jan Andrzej powtarzał ojcu Badyniemu. No bardzo proszę, no śmiało, tylko parę krótko. No niestety nie mamy takiej, nie mamy takiej możliwości, więc proszę, jeżeli pan chciałby zadać jakieś pytanie, to bardzo proszę. Nie zgadzam się z tym, co pan powiedział, jak mi się nie podoba telewizja Stan, to idę na TVN, a jak mi się nie podoba TVN, to idę na TVP i tak dalej. To jest właśnie promowanie braku odpowiedzialności, bo trzeba wiedzieć wszystko, co nieważne, co mnie się podoba, ale która telewizja postępuje odpowiedzialnie. Proszę, proszę dać tutaj panu do skończyć wypowiedź, bardzo proszę. Nic wspólnego z tym, co mi się podoba, tylko chodzi o to, żeby wszyscy byli odpowiedzialni, a to jest ukryte, a takie mówienie, że ja sobie wybiorę, co mi się podoba i będę unikał tego, co mi się nie podoba, że będę oglądał ten program, który chcę, to jest takie ukryte promowanie braku odpowiedzialności, że jestem sobie sterem i okrętem. Poproszę pana TVN, jak pan mówi, że chyba promuje Kościół, nierzeczliwa to Kościoła. TVN bardzo nierzeczliwie odnosi się do Kościoła, chociażby w ten sposób, że wyświetla cały szereg różnych filmów, w których jest promowana postawa tych ludzi antychrześcijańska. I to można w każdym filmie, kryminalnym czy jakimś innym postawić tezę, że połowę bohaterów z tego filmu nadaje się do psychiatry. A to są ludzie, którzy są naśladowani przez młodzież i tak dalej. W momencie proszę, proszę o spokój, proszę dokończyć, pan dokończy. Nabiera szkodliwej skutek tego postawy społecznej i to na mnie też oddziaływuje.
Dobrze. Pan mówi, że mogę sobie wybrać program, który chcę i wtedy jak wybiorę program, który chcę, to będzie odprowadzać, będę unikał tego, co mi się nie podoba, no bo tak pan powiedział. No dobrze, rozumiem. Więc... Dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Więc w takim razie o odpowiedzialności proszę powiedzieć. Z całym szacunkiem dla pana, bo mamy prawo się różnić i mamy prawo mieć różne poglądy. Szanuję pana, ale ten sposób widzenia świata, który pan zaproponował, ja identyfikuję jako swego rodzaju totalitaryzm. Dla pana promowaniem odpowiedzialności jest to, żeby zabierać ludziom opcje, które pana zdaniem są niewłaściwe. Moim zdaniem promowanie odpowiedzialności to jest właśnie uczenie do odpowiedzialnych wyborów, a nie wycinanie drzewek, które naszym zdaniem ludzie nie powinni wejść. Bo to jest paternalizm, to jest upupianie tych ludzi. W ten sposób pan ich nie wychowa, dlatego że oni prędzej czy później zetkną się z kimś, kto podsunie im tę treść, zetkną się, wie pan, nie da się ludzi otoczyć kokonem, bo prędzej czy później ten kokon się rozszczelni albo ktoś im rozszczelni. Jeżeli pan ich wychowuje pod takim kloszem, to w momencie, w którym się ten klosz rozszczelni, to powietrze zaschnie się z taką siłą, że to wysadzi wszystko w powietrze. Jedyne, co można zrobić, to sensownie podawać... Wie pan, na czym polegają szczepionki? Szczepionki polegają na tym, że się podaje wirusa albo się podaje bakterię, która niszczy właśnie po to, żeby organizm był w stanie, w momencie, w którym się z nią zetknie w przyszłości, wytworzyć przeciwciała, żeby wiedział, jak to zrobić. Tego się nie da zrobić teoretycznie. Tego się nie da zrobić, mówiąc, że jak się spotkasz na ten... Trzeba zaszczepić w tych ludziach odpowiedzialność, żeby oni sami dokonywali mądrych wyborów. Jeżeli tu się nie zgadzamy. Pan ma prawo budować swoje życie i życie swoich bliskich w ten sposób, w jaki pan powiedział. Ja będę budował życie świata i świat wokół mnie według tego, co uważam za słuszne. A uważam za słuszne, że jeżeli miałbym dzieci, to chciałbym, żeby one umiały wybrać. Nie tak, że ja ci dziecko dzisiaj przyprowadzę gejów, a jutro ci przyprowadzę heteroseksualnych i ty sobie wybierz, bo jesteś mądry. Bo to nie na tym polega. Bo ja jako rodzic musiałbym pewne rzeczy jednak do pewnych rzeczy ukierunkować. Ale nie udawać, że tego świata nie ma. Nie udawać, że nie ma parat równości. Nie udawać, że nie ma takich czy innych filmów w TVN-ie czy w innych miejscach. Bo jak ja wyjdę z domu, to on i tak to sobie włączy. I wtedy będzie miał większy kłopot, bo nie będzie u mnie szukał tej odpowiedzi, tylko będzie szukał, bo wiedział, że ze mną o tym nie może pogadać, bo ja mu od razu powiem, że to złe. Tylko będę szukał jej sobie gdzie indziej, a ja wolę, żeby szukał u mnie. Żeby to ze mną o tym rozmawiał. Ale ja chcę skończyć i odpowiadać na pana wątpliwości. Druga rzecz, którą pan podniósł, nie jestem w stanie jej skomentować. Pan twierdzi, że we wszystkich filmach, albo we wszystkich programach, albo z tego typu generalizacjami nie da się rozmawiać. Ja, proszę pana, oglądam TVN, bo akurat gra u mnie w pracy, bo pracuję w IT i Neovision. Wie pan, być może oglądamy go o różnych porach albo oglądamy różne stacje. Ja się tych treści nie dopatruję. W kryminalnych pan widzi postawy antychrześcijańskie? Bo pan powiedział, że w wszystkich serialach kryminalnych. W detektywach? Bo ja nie zwróciłem uwagi. Proszę mi podać przykład w ostatnim odcinku detektywów, jaki pan oglądał, postawy antychrześcijańskie. I kto ją zajął? A nie ma pan takiego wrażenia, bo ja bardzo cenię to, co pan powiedział, ale nie ma pan takiego wrażenia, że się pan trochę czepia? A widzi pan, czyli... Proszę. Czyli widzi pan, jedziemy na tym samym wózku. Pan też robi w TVN-ie. Ja przepraszam pana najmocniej. Gdybyśmy zrobili spotkanie tutaj z panem i z panem Szymonem Hołownią, byśmy zrobili tutaj pewnie dyskusję przy tym stoliku, no ale jednak to jednak ja rozumiem, że jest tylko jedna tutaj osoba, która jest zaproszona i to... bardzo dziękuję. Więc... Pan Chrystus powiedział na ten temat
Chrystus na temat TVN-u ani kryminalnych eksplicite nie mówił nic. Jeżeli pan mi znajdzie jedną wypowiedź Chrystusa na temat TVN-u, to się z panem zgodzę. Natomiast Chrystus... Tak, aha, okej. Okay. Znaczy mamy inne wydania Biblii Tysiąclecia. Natomiast chciałbym, żebyśmy też unikali prostych kalek, wiecie, bo to jest bardzo proste, znaleźć sobie twarz zła w postaci Mariusza Waltera, logo TVN albo inne rzeczy. Ja ostatnio widziałem taki plakat, w którym było napisane TVN dziełem szatana, była główka szatana i logo TVN i znak równości między nimi. Chrystus, jak pan zwrócił uwagę, ja mówiłem też o innych rzeczach tutaj, mówił również inne rzeczy. Mówił przypowieść o talentach. Widzi pan, on spotykał się z prostytutkami, rozmawiając z nimi, pozwalając, żeby obmywały mu nogi, podczas kiedy on ucztował. On rozmawiał z kobietą, która była kompletnie wyklęta poza nawias społeczny, była gorzej niż pariaską, bo była Samarytanką. On robił bardzo różne niepopularne rzeczy. Szedł do konfidentów, szedł do Volksdeutschów, szedł do prostytutek, szedł do kryminalnych i do wszystkich innych. Bo to i właśnie dlatego udało mu się zmontować chrześcijaństwo. To nie jest chrześcijaństwo, proszę pana, to nie jest religia dla ludzi o czystych rękach. To nie jest religia dla ludzi z fobią czystości. I im prędzej sobie to uświadomimy, tym lepiej. Nie, super, nie, ale bardzo, bardzo pana przepraszam, no gdyby nam... No, ale ten... afirmował człowieka, wie pan? I na tym polega Szymon, różnica. Ciebie też przepraszam, no momencik, no halo! Proszę państwa, proszę podnieść rękę. Naprawdę, jest jeszcze... O, bardzo proszę, no pan to będzie musiał naprawdę krzyknąć. Tam z tyłu, proszę, żeby była taka maksymalna cisza, taka... Tak... Na razie dobrze panu idzie. Na razie się zgadzamy. To przerwa techniczna dla pana. Momencie, przerwa techniczna polega na tym, że właśnie dostałem przed chwilą taką wiadomość, że jednak wyjście z naszego klasztoru będzie odbywać się przed kościół, nie przez te czarne drzwi, gdzie będzie stał ktoś biały, ale przez kościół, jednak przez kościół. Kościół wyprowadzi nas na miejsce. O, jest! I to jest właśnie powód, dla którego warto w kościele robić ogłoszenia. Tak. Wie pan co, ja parę miesięcy temu udzielałem wywiadu pewnemu klerykowi do pisma seminaryjnego. I on mnie zapytał, dlaczego media w Polsce szkalują Kościół. Ja go zapytałem, skąd ma taki pomysł. A on odpowiedział, że znajduje w tych mediach postawy, promowanie postaw niezgodnych z tym, co mówi Kościół. Więc ja mu powiedziałem, że chyba nie ma się czemu dziwić, dlatego że media... świeckie w tym kraju, to nie jest rzecznik prasowy Jezusa Chrystusa ani Episkopatu Polski, tylko to jest pewna rzeczywistość biznesowa, komercyjna, medialna, jakkolwiek to zwał, ale to jest rzeczywistość, która istnieje poza nami i my możemy próbować wypełnić ją treścią. Ja nie oczekuję, wie pan, od tego, że telewizja TVN, pokazując różne filmy, będzie w okienku podawała informacje, ten film jest zły, ten film jest dobry, ten film ubogaci cię, a ten przeciwnie. Bo tak naprawdę żyjemy w kraju, w którym ludzie mają różne poglądy, wbrew temu, co deklarują, kiedy się ich pyta, czy są katolikami. I zaraz by się zaczęła jazda na totalitaryzm Kościoła, na tym podobne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, dla mnie to nie jest pytanie o filozoficzną istotę mediów, że powinny one kształtować, wychodzić. Ja mogę wziąć odpowiedzialność za swoją działkę. Ja mogę próbować w tej swojej działce zrobić to, co mogę. A robię to, że nie robię kanału z turboerotykiem, tylko robię kanał, w którym od rana do nocy może pan obejrzeć programy, które próbują zasypywać przestrzeń, czy szparę, czy dziurę, czy fosę
między wiarą a życiem. To staram się robić. To staram się robić najlepiej, jak potrafię i to jest to, co ja mogę zrobić. Mogę spróbować iść do Mam Talent, żeby pokazać, że normalni ludzie, czy ich fajne emocje też są jakoś fajne i ja też mogę chcieć z takimi ludźmi się spotykać. Nie będę brał udziału w różowej landrynce, zresztą nie wiem, w jakim charakterze miałbym tam brać udział. Nie będę brał udziału w innych rzeczach. Ja mogę w pewnym momencie powiedzieć sobą, okej, wydaje mi się, że to jest zgodne ze mną, jestem tutaj, chcecie, interesuje was to, co mam do powiedzenia, to w porządku, ale nie będę wam wyświetlał wskazówek na ekranie telewizji, która nie do mnie należy. Jeżeli ta telewizja zaprasza mnie do zrobienia czegoś, to ja powiem to, co myślę, albo jaki mam pogląd i co uważam, że jest dobre lub złe. Ale nigdy, tak samo jak robimy Religia TV, my przecież nie robimy kanału, który ma ponawracać ludzi. Tylko my dajemy im kanał, który ma dać im wiedzę. I niech oni sobie sami podejmują decyzję w tej sprawie. Fajnie, ja jestem święcie przekonany, to co panu mówiłem o tych gejach, jestem święcie przekonany, że wydaje mi się, że wiem, kto ma rację, tak bym to ujął, natomiast ja nie jestem w stanie temu człowiekowi zmienić życia w pewnym momencie. Ja nie jestem gorliwym kaznodzieją, który w pewnym momencie będzie mu żagwią płonącą machał przed nosem. Ja wolę z nim usiąść, rozmawiać z nim tak długo i tak długo mieć ten moment kontaktu między nami, bo póki jest kontakt, to dopóty jest szansa na rozmowę. Ja wiem, że są te opowieści o świętych, którzy wywalali ludzi z konfesjonału, gonili ich z płonącymi żagwiami i oni wracali po 20 latach i mówili tak, gdyby mnie ojciec czy ksiądz czy ktoś tam tak nie potraktował, to ja bym się nie nawrócił. A co jeśli nie wrócił? Gdzie są wszystkie te historie tych, którzy nie wrócili po takiej akcji? Dlaczego my się koncentrujemy na tej jednej? Dlaczego w Ewangelii tak bardzo nas kręcą te opisy Jezusa, który właśnie rzuca miecz, płomień, różnicuje, wywala ze świątyni, a nie patrzymy na tego, który chodzi i rozmawia z ludźmi, spotyka się z ludźmi kompletnie z marginesu moralnego, etycznego, życiowego i jakiegokolwiek innego. Nie z prostaczkami, takimi szlachetnymi, wierzącymi w Boga wdowami, które tam siedzą pod tą skarboną, tylko z prostytutkami się spotyka, normalnie z agencją towarzyską. I to bez założenia, że oto ja dziecko wejdę i osiągnę sukces, bo cię nawrócę i tylko dlatego tu wchodzę. Bez tego, dlatego że Jezus, że Bóg szanuje ludzką wolność. Dlatego nas stworzył wolnymi, żebyśmy mieli wybór. Zawsze, nawet prostytutki w zetknięciu z Jezusem mogły wybrać inaczej. Apostołowie też nie musieli za nim iść. Mogli wybrać inaczej. Wybrali tak i dlatego mamy chrześcijaństwo. Gdyby wybrali inaczej, być może byśmy go nie mieli. Albo mielibyśmy coś innego. To jest zawsze zetknięcie się Boga z tajemnicą ludzkiego wyboru. To, co ja mogę zrobić, to dać dane do podjęcia tego wyboru. Natomiast nie mogę za człowieka tego wyboru podjąć i też nie mogę wchodzić na pola, na które tak naprawdę nikt mnie nie zaprasza. Jeżeli nie chcą, żebym ja mówił te rzeczy, które na przykład chcę powiedzieć, to muszę się zastanowić, czy w tym momencie będzie sensowniej na przykład trzymać ten kontakt cały czas przyjacielski, mówić dobra, pijemy herbatę i tak dalej, czy wziąć moje sandały, strząchnąć na nich proch i powiedzieć dobra, to zajmę się kimś innym. To zawsze jest wybór. I nigdy nie jest tak, że można... Zobacz, że Jezus w Ewangelii zachowuje się i tak, i tak. Cały czas się zachowuje i tak, i tak. To głaszcze dzieci, to wywala tych klientów ze świątyni. To idzie z prostytutką na lunch, przepraszam, że powiem współczesnym językiem. To się zajmuje swoimi uczniami, tak? To idzie na ostatnie... To są bardzo i takie sytuacje. I dlatego właśnie tak moim zdaniem amatorskim jest w Ewangelii, że to jest właśnie wychowywanie do wyboru. Że my jesteśmy odpowiedzialni za to, jaką drogę w danym momencie wybierzemy. To jest odpowiedzialność, która jest w nas. To nie jest tak, że Jezus nam mówi, idź się skłóć ze wszystkimi, bo teściowa przeciwko synowej, synowa przeciwko teściowej, a ty chodź w glorii, tak? Bo wszyscy cię nienawidzą, bo jesteś katolikiem. I też nie jest tak, że masz chodzić do wszystkich i mówić, zajebiście, po prostu cudownie, świat jest piękny, kochajmy się, nie ma znaczenia. Uspokój się, uspokój się. Uspokój się. Nie ma znaczenia, co i jak, i tak naprawdę wszyscy i tak pójdziemy żywcem do nieba i tak dalej, i tak dalej. Ani nie tak, ani nie tak. Tak naprawdę te wszystkie rzeczy musimy gdzieś w sobie spotkać i to jest uczenie odpowiedzialności. Amen. Nie, no nie proszę pana, tylko mówię, że te granice przebiegają w pana sercu, a nie między TVN-em a telewizją Trwam. Bardzo proszę. No momencie, bardzo proszę jeszcze, no proszę jakieś jeszcze odważne ramiona i ręce do góry. Bardzo proszę, tutaj pan pod ścianą.
Wie pan co, to jest tak, że to jest akurat pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Nie ma żadnej. To jest zawsze, znaczy cierpienie zawsze jest tak jednostkową sytuacją, zawsze osadzoną w jakimś bardzo precyzyjnym kontekście, zwykle niezawinioną, która się po prostu nie poddaje racjonalnemu osądowi. Jeżeli ktoś cierpi, nie dlatego, że, znaczy ktoś wsadził łapę w ogień i się sparzył, to jest jasne, tak? Związek przyczynowo-skutkowy. Ktoś ma 4 lata i dostaje białaczki. Jaki związek przyczynowo-skutkowy? To znaczy co, ja mam pójść i opowiedzieć mu katechezę o tym, że istnieje grzech pierworodny na świecie i ponieważ rodzice jedli cierpkie winogrona, to synom ścierpły zęby? To mam to co to znaczy? To dziecko umrze dlatego, że kilkaset tysięcy lat temu jakiś pan z jakąś panią zbuntowali się przeciwko Stwórcy? To co to jest za odpowiedź? Co ona mówi o Bogu? Co ona mówi o mnie? Nic nie mówi, kompletnie. Ja w takich sytuacjach jestem absolutnie bezradny, ale to nie znaczy, że mam popadać w rozpacz. Bo jedyne, co ja wtedy mam, i mam czasami wrażenie, że jedyne, co Bóg wtedy ma, to ma mnie i ma Pana. Bo Bóg objawiał się pastuszkom i różnym innym ludziom z małych miejscowości, z Matką Boską, natomiast przy łóżku chorego się czasem, no właśnie, fizycznie nie pojawia. I teraz tak, czytam sobie w psalmach takie zdanie, że gdy będziesz chory, Pan Bóg poprawi całe twoje posłanie. Nie uzdrowi cię, nie cię wskrzesi, tylko poprawi twoje posłanie. Więc jeżeli Bóg mówi coś takiego, że On będzie z tobą w cierpieniu, ale On pewnych rzeczy też nie zmieni, to ja się Go mogę zapytać dlaczego. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ja Go zapytam, jak pójdę na tamtą stronę. Zapytam Go o to, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ludzie umierają, bo to, że ktoś kogoś zabija, to możemy znaleźć winnego, prawda? No to ktoś kogoś opętało, coś, ale niewinne cierpienie bez żadnego, no rak na przykład, tak umiera człowiek, młody, dziecko. To jest coś, co we mnie budzi bunt, bo ja widziałem umierające dzieci, widziałem umierających dorosłych. Śmierć jest zawsze czymś strasznym, śmierć jest zawsze wyrwą, śmierć jest zawsze czymś absolutnie nienaturalnym, jest czymś złym. To jak się jest w towarzystwie, czy samemu się doświadczy, czy samemu się staje w bramie śmierci swojej własnej, to człowiek wie, że nie dotyka niczego dobrego. I teraz, dlaczego Bóg nie unieważnił śmierci, tylko się zdecydował na taki krok, na jaki się zdecydował, to znaczy, ja się w tabletkach się zastanawiałem nad tym skrzyżykiem, dlaczego Jezus nie mógł umrzeć ze starości? Przecież też by była śmierć Boga, był na ziemi i tak dalej, i tak dalej. Po co to wszystko? Jedyna odpowiedź, jaka przychodzi mi do głowy mojej amatorskiej, to jest taka, że On zdecydował się umrzeć w najbardziej potworny sposób, jaki był w owych czasach dostępny, bo taki był najbardziej potworny, jaki był dostępny, innego nie było, żeby nie było na świecie człowieka, który w cierpieniu nie mógłby powiedzieć, że Boga z nim nie ma. Bo on cały przeszedł tę drogę absolutnie do końca. On się nie zatrzymał na końcu i powiedział hokus pokus, teraz znikam, tak? Bo jestem Bogiem, a ty jesteś człowiekiem. Tylko dał się zabić do końca na śmierć. Przeszedł to cierpienie. I teraz dla niektórych ta myśl będzie otuchą, że jeżeli pada pytanie, gdzie jest Bóg, to ktoś odpowiada, jest w tym cierpiącym człowieku albo obok niego, albo jest w tobie, który wtedy przy nim stajesz. I zamiast szukać, gdzie jest Bóg, odpowiedz sobie tak, ten Bóg jest we mnie. To jest tak naprawdę narzędzie, którym teraz może się posłużyć. Ja jestem tym narzędziem, bo ja przyszedłem i jestem przy tym chorym. Niech Bóg przeze mnie działa. Zrobię temu człowiekowi to, co zrobiłby Bóg, gdyby przy nim stał. Pocieszę go, poprawię jego posłanie. To mogę zrobić. I wiesz, ja leżałem w szpitalu parę razy w życiu, parę razy długo i stykałem się z różnym podejściem do ludzi cierpiących. Pamiętam w Poznaniu, kiedyś leżaliśmy w izolacji, mieliśmy komfortowe warunki, na dwóch żeśmy, jeszcze był fajny ordynator, który przychodził i mówił, on zawsze mówił do mnie, do wszystkich, mówił w takiej bezosobowej formie, mówił, słyszeliśmy, że studiował psychologię, będziemy mu kłaść różne trudne przypadki, żeby nam pomagał diagnozować. No dobrze. Leżałem chyba miesiąc z takim panem wykładowcą z uniwersytetu, który no, miał różne choroby ciekawe. Przychodziła do niego 8 rano żona. Siadała przy łóżku, łapała go za rękę i mówiła tak, Zbysiu, jak ty cierpisz? Jak ty cierpisz? Ja ci pójdę, kupię pomarańczkę. I biegła po tę pomarańczkę. Do 18 było, Zbysiu, jak ciebie musi boleć.
O 18 wychodziła, Zbysiu cały czas oczywiście leżał tak, jak ona wychodziła, zaczynało się. Lecieliśmy po żetony na telewizor, przychodziły pielęgniarki. W ogóle zaczynało się życie towarzyskie uczuciowe. To jest normalne, czy nie można, my czasem, mając kontakt z cierpiącymi ludźmi, wkładamy im na grzbiet krzyż naszego własnego cierpienia. Znaczy po prostu my przychodzimy i tak byśmy chcieli, żeby oni nas pocieszyli i powiedzieli, że jednak będzie dobrze, że nie umrą, że przecież ja się tak o ciebie martwię, że ja bym tak strasznie chciał coś dla ciebie zrobić. Na Boga, kiedyś siedziałem z chorym człowiekiem i zaczęliśmy po prostu sobie opowiadać jakieś durne dowcipy, a on był już w bardzo ciężkim stanie i w pewnym momencie zaczął tak śmiać, że po prostu zaczął się rzucać na tym łóżku i się wykuł w pewnym momencie, znaczy wenflon mu się wykuł, tak? I tam, Jezus, Boże, ja mówię, no i co się stało, wenflon mu się wykuł, to przyjdzie pielęgniarka, wkuje następny, tak? No, o co jest ta histeria? Przecież ten człowiek też jest żywym człowiekiem, a nie jest taką mumią, taką projekcją naszych myśli o cierpiących ludziach. Jedyne, co można robić z takimi ludźmi, to siedzieć. Jak się śmieją, to się z nimi śmiać. Jak płaczą, to jak u świętego Pawła, to z nimi płakać. W tej książce, w Ludziach na walizkach, którą teraz wydałem, jest taka rozmowa z Michałem Paradowskim, z kolegą, który miał taką sytuację, że no w moim wieku ludzie, kariera generalnie, ona dyrektor w banku, on dyrektor w firmie od batonów i bardzo wierzący ludzie. Starali się o dziecko, nie wyszło, cały czas mi nie wychodziło. I nagle się okazuje, bach, że Baśka jest w ciąży. I bach się okazuje dokładnie w tym samym tygodniu, że ma źrenicę złośliwą. No i staje przed dylematem, co zrobić? Usunąć, nie usunąć, wziąć chemię, nie wziąć chemii i tak dalej, i tak dalej. Zdecydowała się poczekać chwilę z chemią, bo taki też lekarze doradził urodzić dziecko i ten. I co się stało? Po 2 latach Baśka umiera. Baśka umiera, syn ma 2 lata, traci matkę, zostaje ojciec i można było siedzieć, snuć, no, czy żeście powinni, czy a może, przecież będzie bez matki, jeżeli by coś, ale przecież to nie tak i tak wyzdrowiesz i tak dalej. Michał opowiadał mi, że on miał takie momenty, że siedział z Baśką, Baśka już była po prostu w stanie, już po chemii, w ogóle wszystkie te narządy chłonne, gruczoły chłonne po prostu wywalone, dramat. I on po prostu, ona mówi, wiesz, jak umrę, to zrób to i to. A on mówi, przestań, co ty mówisz? W ogóle przecież nie umrzesz, to takie rzeczy wygadujesz. Ona mówi, zamknij się, bo ja umrę, a ty zostaniesz z tym całym przemadanym. Ja ci teraz muszę powiedzieć, co masz zrobić. Jak masz się brać do wychowywania syna, co masz zrobić z tym domem, który kupiliśmy na wsi, co masz zrobić z tym, co masz zrobić z tamtym. I on przyjął to myślenie. On mi pokazywał te kartki, na których ona mu to pisała. Oni nie siedzieli i nie drapali się nawzajem i nie płakali, mówili, Boże, jesteśmy tacy młodzi, umrzesz. Nie, oni mówili, mamy może jeszcze rok życia razem. Jak mamy rok życia, to żyjemy na maksa. Odcinamy wszystkie puste przebiegi, ja nie jeżdżę w delegacje bez sensu, nie jeżdżę na imprezy integracyjne, nie łazimy nie wiadomo gdzie, siedzimy i spędzamy czas razem, bo za chwilę ty odejdziesz. I co z tego? Oczywiście zracjonalizowali to, ona umarła, był pogrzeb, ona nie żyje. Ja siedzę z Michałem, minęło tam chyba rok czy 2 lata od śmierci i obaj ryczymy jak bobry. I co ja mam mu zrobić? Co mam mu powiedzieć? Powiedzieć mu, Bóg miał jakiś plan, na pewno on wszystko wie. Ja nie wiem, czy on wie, ja nie wiem, dlaczego on do tego dopuszcza. Nie mam zielonego pojęcia. Ale moja relacja z nim jest na tyle szczera, że ja wiem, że choć teraz nie wiem, to jak pójdę na tamtą stronę, to odbędziemy trudną rozmowę. I ja go o to zapytam. I będę miał prawo mieć do niego o to pretensje. I on mi to prawo przyznaje już dziś. To nie jest Bóg, który kiedy mu powiem, do jasnej cholery, dlaczego te dzieci z tego Prokocimia modlą się w tych piżamkach i z tymi wenflonami o zdrowie i umierają. I nie dajesz im tego. Ja nie znam odpowiedzi, bo nie jestem nim. Natomiast na tyle mu ufam, że wiem, że jak pójdę na tamtą stronę, to będzie jedno z podstawowych pytań, które on ode mnie usłyszy. I to nie będzie prosta rozmowa dla niego. Naprawdę. Naprawdę. Nie ma odpowiedzi na takie pytania. Jedyne, co można zrobić, to zastanowić się, jak ja mogę w tym momencie być narzędziem Boga dla tego człowieka, który siedzi. Bawić się z nim, płakać z nim, pomóc mu, poprawić mu posłanie, cokolwiek z nim zrobić. Cieszcie się z cieszącymi, płaczcie z płaczącymi i nie myślcie do jasnej cholery o sobie i o tym, co wy czujecie w momencie, w którym widzicie krew albo cierpiącego człowieka i jak wam z tego powodu jest przykro. Tylko myślcie o tym, że ten człowiek wciąż jeszcze żyje, a nie prawie umarł. I to jest coś, co ja też na przykład czego w ratownictwie się uczyłem bardzo, bardzo. Ty wiesz, jakie to jest uczucie, jak się jedzie pogotowie, wiadomo, i tak dalej, jak się jedzie do dziecka i jest reanimacja, dziecka jest nieudana. Później cała stacja pogotowia przez 2 tygodnie chodzi i przeżywa.
Czy mogliśmy jeszcze zrobić to, czy mogliśmy zrobić tamto, czy można, cholera, gdyby może jeszcze tak z 10 minut, a może jeszcze 5, a może coś tam, a może... No to są ludzkie rzeczy, to każdego przewierca, dotyka i będzie tak do końca świata. Natomiast nie próbujmy tego zracjonalizować. Drugi wywiad z tej książki z Szałatą, poczytajcie sobie ten wywiad. Facet, który miał chorą córkę, szła na spacer z matką i samochód w nie walnął. Córka sparaliżowana, która już mało nie umarła. No przecież nieszczęście jak u Hioba, po prostu jedno za drugim, walące się na głowie. Jak on próbuje sobie z tym radzić, jak on nazywa te światy, jak on próbuje rozmawiać z lekarzami, którzy zapomnieli podać jego córce po operacji leków przeciwbólowych. I ona dostała po prostu kręćka z bólu. Można coś takiego wybaczyć? Można odpowiedzieć, dlaczego znaleźć odpowiedź? Przeczytajcie sobie wywiad z tym facetem. Znaczy to rozmowy z tymi ludźmi nauczyły mnie tyle, co żaden uniwersytet by mnie nauczył. No, bo to jest tak naprawdę, tu się dotyka życia i tu się dotyka. My sobie rozmawiamy o Ojcu Rydzyku, telewizji Trwam i TVN-ie. To jest rdzeń życia. Tu się decydują ludzkie losy. Czy ty się zachowasz jak Chrystus wobec tego człowieka? Czy się zachowasz tak, że się zająłeś sobą i swoimi emocjami, że ci było przykro, że ktoś umiera? Bardzo proszę, tam z tyłu też w miarę głośno. Proszę, proszę. Wie pan co, ja się z panem zgadzam, to znaczy ja uważam, że w życiu publicznym jest miejsce i dla Ojca Rydzyka, i jest miejsce dla Mariusza Waltera. To, że ja doświadczyłem pewnych dobrych rzeczy od Mariusza Waltera, a pewnych złych rzeczy od Ojca Rydzyka, może w jakiś sposób wpływać na mój sąd, natomiast ja nigdy nie twierdziłem i nigdy nie będę twierdził, że dla Ojca Rydzyka i jego rozgłośni telewizji nie ma miejsca w życiu publicznym. Bo ja jestem niestety liberałem i uważam, że jeżeli ktoś ma słuchaczy i ma odbiorców, to ma prawo nadawać i ma prawo istnieć, bo to jest jego święte prawo. I to mu się należy, przepraszam, jak psu Buda. Chcę to robić, to ja mam z czym innym kłopot. Ja mam kłopot z Ojcem Rydzykiem nie taki, że on ma radio i telewizję, tylko taki, że on robi rzeczy pod szyldem katolickie, a to nie jest prawda. I to jest mój kłopot z Ojcem Rydzykiem. Ja jestem w stanie wypunktować pewne jego posunięcia, które uważam, że szkodzą Kościołowi maksymalnie, maksymalnie, jak tylko można, i idei, która się zawiera w słowie katolickie, w momencie, w którym on by sobie odjął słowo katolickie, ja nie mam z nim żadnego kłopotu, bo on jest księdzem, do którego ja zawsze pójdę, ja nie mam kłopotu iść i przyjąć komunię z rąk Ojca Rydzyka, jeżeli by go to nie parzyło. Nie mam problemu przyjąć z jego rąk inne sakramenty, nie miałbym kłopotu, żeby iść się wyspowiadać u niego albo przyjąć namaszczenie chorych, absolutnie żadnego kłopotu. Ja mam kłopot z pewnymi konkretnymi zachowaniami. Jeżeli pan mi wymieni konkretne zachowania negatywne Mariusza Waltera, to bardzo chętnie będę miał z nimi kłopot również. To naprawdę nie jest tak, że ja mam swoich bohaterów, bo ja nie jestem siedmiolatkiem, który naczytał się Winnetou i za nim tęskni. To naprawdę, po pierwsze, zasada towarzysza mało, niech rozkwita 100 kwiatów. Proste, bardzo skuteczne. Jest miejsce dla Rydzyka, jest miejsce dla Waltera. Rozmawiamy o ich konkretnych zachowaniach. Jeżeli Mariusz Walter zrobił coś złego, chętnie go za to potępię. Jeżeli słyszę w Radiu Maryja w tym tygodniu, jak leci taki dżingiel, że najpierw jest święty Józefie Kaliski i w ogóle czczony i tak dalej, a później jest strzykawa jadu na temat tego, że Tusk i ten zły rząd nie dał pieniędzy na to, żeby mu ciepła woda leciała z ziemi i na tę całą geotermię, a później znowu, moment, teraz ja mówię, święty Józefie Kaliski jest dalej, to ja mam z tym kłopot i myślę, że święty Józef Kaliski też ma z tym kłopot. Bo proszę zwrócić uwagę, na tej konkretnej sytuacji, to oczywiście przychodzą ludzie i mnie pytają, dlaczego się zarzuca geotermię, przecież geotermię można robić, tak? Pewnie, że można robić. Ja sam mówiłem i jak pan by chciał to sprawdzić, to może pan to sprawdzić. W TVN24 i w TVN w faktach są moje wypowiedzi na ten temat, że wam się wydaje, że jak ksiądz robi inwestycje, to powinien palić starymi oponami. Najlepiej, żeby starymi oponami śmierdziało, prawda? To wtedy będzie tak, jak ksiądz powinien robić. Jak ksiądz chce sobie zrobić normalną ludzką geotermię, to przecież ma prawo to zrobić, bo żyjemy w wolnym kraju.
Kłopot polega na tym, jak się do tego dołącza politykę, kłopot polega na tym, jak się do tego dołącza litanie do świętego Józefa, kłopot polega na tym, jak się zaczyna dzielić ludzi, zamiast łączyć, również przy takiej dziel. Ojciec Rydzyk ma święte prawo w tym kraju zrobić sobie tyle odwiertów, ile mu się żywnie podoba. Kłopot polega na tym, w którym to się staje sprawą kościelno-polityczną. I tego mu nie jestem w stanie wybaczyć, a odwierty chętnie bym wsparł. Momencie. Proszę, bardzo widać, proszę. Nie daje pieniędzy, wie pan, muszę z tym żyć. Bardzo proszę, proszę o spokój. Wie pan, jak chcę otworzyć sklep na przykład, to nie płaczę, szukam, muszę mieć najpierw pieniądze, żeby go otworzyć, a nie płakać, że Tusk mi nie dał. No to jest proste jak drut. Nie, to nie jest spotkanie o Donaldzie Tusku, naszym premierze. Proszę o spokój. Naprawdę. Dominikanie z Platformą, ja wiadomo. Muszę... A tym bardziej ja nie jestem stroną w tej dyskusji. Piłat też nie był. Wymowne milczenie. Wymowne. Bardzo przepraszam, więc w tym momencie będę... Tak, więc znowu moment taki krótki ogłoszeń, ponieważ to jest też dosyć ważne, a też wypada to powiedzieć, ponieważ to spotkanie zorganizowaliśmy wspólnie z wydawnictwem Znak, więc też im wypada tutaj oddać honor, nie tylko dlatego, że siedzicie przede mną, ale też w ogóle, więc gdyby ktoś chciał, tak jak tu już kilkukrotnie Szymon powiedział, zaopatrzyć się w te książki, o których mówił, one są w bardzo fajnych, atrakcyjnych, innych cenach niż w księgarni tuż przed kapitularzem. Bardzo proszę, tu z tyłu. Nie, więc ja jednak, ponieważ ja mam mikrofon, ja decyduję, więc ja tu z tyłu. Mariusz Walter, Polskiego Kościoła. Tak teraz się zaśmialiśmy. Mówił pan o komediach romantycznych, Notting Hill i tak dalej, z Hugh Grantem i na temat moralności katolickiej też naszej młodych ludzi. Taka myśl, w mało którym z tych filmów Hugh Grant jest zaślubiony z którąkolwiek z pań, z którą współżyje. Jak pan to interpretuje? No i proszę, bardzo proszę. To prawda, to prawda. Na dodatek, jakby nawet był zaślubiony, to pewnie w kościele anglikańskim. Więc też mielibyśmy z tym kłopot. Wie pan co, oczywiście można podejść do tego całego świata z takim właśnie puryzmem. To znaczy, że wszyscy powinni mieć śluby kościelne, wszystko to powinno być poukładane i wtedy jest promocja tego, o co nam rzeczywiście chodzi. Ja nie mam kłopotu, będąc przekonanym, że jak się żyje z kobietą, to trzeba mieć ślub kościelny, będąc o tym głęboko przekonanym, oglądać filmu, w którym ktoś żyje inaczej, bo ten film nie jest dla mnie wskazaniem moralnym, tylko jest podbudowaniem pewnych dobrych rzeczy we mnie. Znaczy mówieniem mi, że istnieje miłość między ludźmi, że ta miłość może pewne rzeczy przezwyciężyć, a że oni akurat chodzą ze sobą do łóżka. Tak, chodzą ze sobą do łóżka. Znam różnych ludzi, którzy chodzą ze sobą do łóżka i pewnych rzeczy też mogą mnie nauczyć. To nie jest tak, że ja oczekuję od każdego filmu, że będzie brewiarium fidei, że w nim się wszystko będzie zgadzało z zasadami moralności. Bo ja się uczę chętnie od ludzi, którzy również mają inne poglądy albo inne motywacje w życiu nimi kierują, dobrych rzeczy. Jestem przekonany, że ten film nauczył mnie paru dobrych rzeczy. Jestem przekonany, że ten film parę dobrych rzeczy we mnie obudził, parę dobrych myśli o świecie, który stworzył Bóg. A to, że w pewnym momencie, jakby chcieć rozebrać to na wykładzie z teologii moralnej, ich miłość kuleje, no to zaczynamy mieć kłopot. Przestajemy go mieć w ostatniej scenie filmu, o której pan z pewnością pamięta, kiedy ślub biorą. A więc to, co im się... To, co im się przytrafiło, jest wyłącznie epizodem seksu przedmałżeńskiego, a nie uporczywym trwaniem, przepraszam, że używam taki słów jak seks w kościele, a nie uporczywym trwaniem w grzechu, więc jak już chcemy być dokładni, to bądźmy dokładni. Natomiast oczywiście, że w Love Actually też się zdarzają różne sytuacje, na przykład zdarzył się rozwód. Proszę też pamiętać, proszę zobaczyć, tamta sytuacja z tym facetem, co żona mu umarła i była ta Claudia Schiffer, prawda, w której on się podkochiwał. Nie wiadomo, czy Claudia Schiffer miała ślub kościelny ze swoim małżonkiem, czy nie. Ja wiem tylko tyle, że wzbudził we mnie ten wątek dobre uczucia. Nie jestem w stanie wziąć odpowiedzialności za tych bohaterów, zastanowić się nad tym, czy oni na przykład wystąpili do Watykanu o unieważnienie małżeństwa, jeśli je mieli, sprawdzić tego wszystkiego i też nie chcę, żeby mi przyjemność filmu, oglądania filmu, psuło wyświetlanie zaświadczeń od księdza proboszcza, że wszystko tam było jednak zgodnie z prawem i moralnością chrześcijańską. Nie. To jest tak, słuchajcie, bo to też
też się często pojawiał wątek, że ja jestem relatywistą moralny. Ja naprawdę wiem, że istnieje dobro i zło na świecie, bo i dobra i zła doświadczyłem. I naprawdę wiem, bo jestem starym człowiekiem, że prawda nie leży po środku, tylko prawda leży tam, gdzie leży. Taka jest natura tej prawdy, że ona, że to nie jest tak, że można ją wydyskutować, tylko albo coś jest dobre, albo coś jest złe. Natomiast ja mam w sobie taki moduł, który mi każe do tych wszystkich ludzi, którzy stają przed takimi wyborami, najpierw podejść i z nimi porozmawiać. Najpierw się do nich uśmiechnąć, najpierw zapytać, co oni mi mogą dać dobrego i co ja im mogę dać dobrego, ile oczywiście nie wyskakują do mnie z kosą jakąś, tylko po prostu z nimi nawiązać jakiś kontakt. A później będę się zastanawiał, czy Hugh Grant rzeczywiście moralnie się w tym filmie prowadził, a jak widać się doprowadził moralnie. Choć to był ślub przed anglikańskim księdzem, z tego co pamiętam. Bardzo proszę, bo będę zmuszony sam zadawać pytania. Romek, nie. No właśnie. Znaczy ja bym jedną rzecz tylko tak, wiesz, w ramach do powiedzenia jeszcze, bo to też jest fajna zawsze taka reklama, niekoniecznie dominikańska, ale to wobec tego, to, co się nam udało w tym Kościele dobrego, znaczy co powinniśmy, nie wiem, czytać, oglądać. Aha, albo czyli, że jednak ojciec Jan Góra z się no właśnie, chciałem pominąć wątek dominikański, a jakby co innego, albo... Nie, właśnie nie, znaczy chciałem myśleć o innych rzeczach. Albo co oprócz Notting Hill Love Actually moglibyśmy jeszcze pooglądać, albo co fajnego... W niedzieli są fajne felietony. No, nie, znaczy... spodziewałem się. Jak mnie pytasz poważnie, to... No tak, no nie, to jest, wiesz, poważne pytanie. Ja nie oczekuję... Wiesz, w ramach rozszerzenia jeszcze, ja wiem, tego wątku... Wiesz co, ja nie oczekuję od Kościoła, że stanie się, że przejmie cały ten staw, który robi komedie romantyczne z cyklu Cztery Wesela i Pogrzeb Notting Hill i całą resztę. W Czterech Weselach i Pogrzebie był gej. Ale umarł. Właśnie, pamiętam, tak, był. I nie był wcale taki ładny, prawda? Tak, też wiemy. Tak. No, taki ja nie oczekuję, że oni przejmą tych wszystkich ludzi i oni teraz będą robili wesołe komedie romantyczne o życiu księży i zakonnic, albo jeszcze jakimś innym. Natomiast ja oczekuję czegoś innego. To znaczy, wiesz, jeżeli pytasz mnie, co się dobrego dzieje w Kościele, to ja ci mogę wymienić parę rzeczy, które dobre w Kościele się dzieją, tak? I to nie mam z tym najmniejszego kłopotu. Natomiast jeżeli mnie pytasz o kulturę masową, to ja nie oczekuję tego, że księża będą robili kulturę masową, tylko że jeżeli stawiamy postulat obecności świeckich w życiu publicznym, to niech on się nie ogranicza do organizowania raz na 10 lat partii z rodzinami w nazwie i wąsatymi panami za pulpitem sejmowym, bo tak naprawdę to istnieją też inne pola, w których my jako katolicy możemy istnieć w tym świecie. Jednym z tych pól jest kultura, jednym z tych odnóg tych pól jest kultura masowa i my tam wszędzie powinniśmy być. I myśmy powinni robić te filmy, i myśmy powinni pisać te książki, i myśmy powinni robić te show i jeszcze paręnaście innych rzeczy. My jako katolicy obecni w świecie, a nie się z tego wymigiwać. Więc myślę, że tu jak zrealizujemy ten postulat, to się takie rzeczy zaczną dziać, a nie będziemy do czynienia mieli z sytuacją, w której też się tworzy, na przykład jest taki staw nawróconych muzyków rockowych, tak, których się wozi po Polsce i pokazuje, że oni się właśnie nawrócili. Ja słyszałem na przykład na temat Tomasza Budzyńskiego, którego skądinąd szanuję, około 10 kazań ewangelizacyjnych, podawanych jako gdzie on był podawany jako przykład. Jedne słyszałem u dominikanów i powiem ci, że nawet mnie ono szalenie wzruszyło, ponieważ ojciec kaznodzieja z naciskiem podkreślał, że nawrócenie Tomasza Budzyńskiego dokonało się, kiedy on szedł po rybę. I kaznodzieja uznał za stosowne podbić to chyba czegoś. Właśnie zwróćcie uwagę, moi drodzy, szedł po rybę. To było kazanie na Wigilię. No, właśnie nie wiem. Znaczy, ja bym poszedł dalej. Czy to był mintaj? Czy to był morszczuk? Wiesz, no... Jak jedziemy w metaforę, to jedźmy do oporu, tak? A nie, że wiesz, nagle się wycofujemy. Natomiast jeżeli pytasz mnie, co dobrego dzieje się w Kościele, to ja myślę, że się sporo dzieje w Kościele i im niżej w Kościele, tym lepiej się dzieje. To znaczy są takie momenty, podczas kiedy ja mam taką tezę roboczą, którą wszyscy twierdzą, że jest nieprawdziwa, a się jeszcze przekonacie, że Kościół w Polsce wchodzi w zakręt. I zakręt to jest rzeczywistość, w której jak wejdziemy w ten zakręt, to się dowiemy, co będzie dalej, jak z tego zakrętu wyjdziemy. Ale żeby wejść w ten zakręt, to musimy sensownie ustawić biegi, musimy zredukować prędkość, musimy się zastanowić taktykę tego zakrętu, jak go pokonamy. Te wszystkie rzeczy musimy sobie wykonać, a my radośnie grzejemy z pedałem gazu do oporu. Tak? I to jest ten moment, w którym my też powinniśmy sobie zadać pytanie, co na przykład robią nasi hierarchowie, na które nie chcielibyśmy tu opowiadać,
albo jeszcze inne rzeczy. I że ja mam takie poczucie, jak jadę tym naszym kościelnym autobusem, że z tyłu po prostu trwa bal, wszyscy śpiewają pieśni pobożne i jest generalnie młodzieżowo i są wszystkie stosowne modlitwy. Natomiast kto prowadzi ten pojazd i gdzie go prowadzi? Czasami się zdarza, że jacyś ludzie się z siedzeń zerwą i coś próbują zrobić, zmontować jakąś koalicję na rzecz wychowania kierowcy, żeby jednak dobrze pojechał. I to są fajne ruchy oddolne, bo jeżeli przyjdzie jakieś zbawienie polskiego kościoła, to tylko przez parafię, a nie z żadnej innej strony, na pewno nie ze skweru kardynała Wyszyńskiego. Więc to są te rzeczy, które gdzieś tam się spokojnie, no i jesteście zakonem, tak? Nie macie teoretycznie. Waszym biskupem jest wasz prowincjał, no. Ja wiem, że jesteście w Krakowie tak, blisko, ale no proszę cię. Bez nazwisk mówię, nie? Nie, no, więc bardzo proszę, bez nazwisk. W kościele zaczyna się dziać dobrze tam, gdzie ludzie sami przychodzą, odnajdują sobie jakieś potrzeby i próbują przełamać obraz kościoła, który do tej pory był obowiązujący. To znaczy kościoła, który udziela odpowiedzi, nie słuchając ludzkich pytań. A teraz, jak ludzie zaczynają formułować pytania i znajdować księży, którzy odpowiadają im na te pytania, to zaczyna się tworzyć więź. A ten Kościół przetrwa tylko wtedy, jeżeli będą więzi, nie tylko między biskupami a wiernymi, tylko między wiernymi w poziomie, między wiernymi a proboszczami, czyli na skos, między proboszczami a biskupami. Im więcej będzie tych więzi, tym trudniej będzie to przeciąć. A takie więzi gdzieś się zaczynają kleić, mam wrażenie. Tak. I nie tylko na Lednicy. Nie, no. Może coś jeszcze? Ostatnie pytanie? Bardzo proszę, oczywiście. Tylko proszę tam panią tak troszkę tak przepuścić. Widzi pani, właśnie nie, bo ja rozróżniłem strach i lęk, to są dwie różne rzeczy. Strach jest reakcją, którą jesteśmy wyposażeni jakby przez ewolucję i to jest sensowna reakcja. To jest reakcja, która jeżeli pojawia się zagrożenie, to człowiek ucieka. Lęk to jest irracjonalny strach. To jest strach przed fantomem, przed czymś, co nie istnieje i lęk ma to do siebie też, że on się rozmnaża jak nowotwór. To znaczy jest jedna komórka, która natychmiast się zaczyna mnożyć, mnoży się coraz szybciej, nie osiąga stadium dojrzałego, bo na tym polega nowotwór, tylko cały czas nowotworzy. Cały czas są nowe pytania, nowe lęki, nowe obsesje i w pewnym momencie człowiek już się boi wyjść z domu. Strach przed grzechem, widzi pani, to też ciekawej rzeczy pani dotknęła, bo jeżeli ja wychodzę, jeżeli bym na przykład został w zakonie i wygłosił kazanie na temat, że macie się ludzie bać grzechu, macie się bać grzechu, bo grzech to jest coś strasznego. To ludzie pokiwają głowami i powiedzą, ojej, jest bardzo strasznego. I pójdą robić swoje rzeczy. Żeby do człowieka dotarło, co to jest, żeby się człowiek zaczął bać, na przykład faceta, który leci za nim z nożem, to musi się dowiedzieć, co ten facet z nożem może mu zrobić. Jak ja bym był takim tabula rasa, który wychodzi na ulicę i nie wie, co to znaczy, że facet leci do mnie z nożem, to bym stał i z pokorą go przyjmował, tak? Bo nie wiadomo w zasadzie co. Trzeba przeżyć w sobie pewne rzeczy, żeby wiedzieć, czego się mamy bać. Musimy odnosić się do konkretnego doświadczenia. Jeżeli my chcemy ludziom mówić, że grzech jest czymś złym, grzech jest czymś, czego należy się wystrzegać, to musimy próbować tak ich uformować i tak się dokopać do ich doświadczenia, żeby im przede wszystkim pokazać a. zyski z niegrzeszenia, bo to jest znacznie bardziej pedagogiczne, b. straty z tego, że się grzeszy. Ja w swoim życiu też przerabiałem bardzo różne historie i wiem po sobie, że nic tak nie przekonuje, jak zyski z tego, że się nie grzeszy, a nie straszenie, że się grzeszyło. W związku z powyższym, to budzenie świadomości, że trzeba się bać grzechu, to nie jest budzenie paniki, bo później też ludzie popełniają ten błąd, ponieważ dzisiaj jesteśmy wszyscy bardzo rozpsychologizowani, że zaczynają siebie nie lubić i zaczynają siebie nienawidzić dlatego, że grzeszą. I zaczynają już w tym momencie mieć lęk przed samym sobą, bo ja jestem kimś, kto grzeszy. Co jest absolutnie paranoją duszpasterską i psychologiczną, jakąkolwiek inną. Nie można się siebie bać. My jesteśmy słabymi ludźmi. Grzech niestety jest wpisany w naszą kondycję. I jak ci się nie przejdziesz życia nie grzesząc, zawsze zgrzeszysz. Teraz jest tylko pytanie, co robisz, kiedy już zgrzeszyłeś? I czy starasz się, żeby tego grzechu było jednak jak najmniej? Nigdy go nie będzie zero. Bo nie jesteśmy Matką Boską. Więc moim zdaniem praca z tym strachem, choć niektórym się wydaje, praca z tym strachem na tym właśnie polega, żeby zakorzeniać to w realu i mówić, zobacz, tu są zyski, tu są straty, ale poszukajmy twojego doświadczenia. Co na tym stracisz, a co zyskasz, kiedy będziesz żył właśnie tak? A nie, że szatan idzie na pabianicę i potrząsamy łańcuchami. Bo to są bajki dla grzecznych dzieci. Ktoś z pabianic, tak?
No tak, ale ja się z nim akurat, Badeni, a słyszałeś to? Bo ja słyszałem, że ktokolwiek inny. Nie, znaczy Badeni to opowiadał w swojej autobiografii. A, no właśnie, no ale to jest legenda, którą on tego nie robił, natomiast o tym opowiadał. No, już myślałem, że ojciec Badeni, nie, broń Boże. To jest, ja odpowiadam być może mętnie, ale chodzi mi o to, żeby rozróżnić strach od lęku i zakorzenić ludzkie myślenie jednak bardzo precyzyjnie w swoim własnym doświadczeniu, pokazując zyski. I wtedy ja wiem, na przykład ja wiem, mając pewne rzeczy przepracowane w swoim życiu, że ja pewnych rzeczy wolałbym unikać. I taką decyzję podejmuję. I to jest moje postanowienie poprawy, bo wiem, że to zaburza moją relację z kimś, kto jest dla mnie bardzo ważny i z innymi ludźmi. I dlatego się tego boję, a nie dlatego, że strasznie będzie, albo będzie źle, albo że będę potępiony, bo nie będę potępiony. Ja się mogę sam potępić. Ja się sam mogę od Boga odwrócić i to będzie moje piekło. Natomiast budzenie lęku przed Bogiem, który karze za twój grzech, to jest działanie szatana, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jeżeli ktoś się zaczyna bać Boga, nie w sensie staroświeckiej, szlachetnej bojaźni Bożej, ale lęku przed Bogiem, to jest działanie szatana, co do tego, to jest podstawowe działanie szatana, jakie on ma, bo on wtedy wprowadza rozłam, wprowadza podział. Jesteśmy na dwóch różnych brzegach tej samej rzeki, już się nie możemy przytulić, tylko krzyczymy coś do siebie, a te brzegi się rozjeżdżają. Tak bym widział te różnice. No, na koniec wyszedł taki wykład z teologii moralnej fundamentalnej. Jak no, się już skończy miałeś, ten... Przecież miałeś dzisiaj zajęcia z tego, tak? Tak. No właśnie. Jak już skończyć się etat w tym talencie, to może zobaczymy, coś porozmawiamy potem. Stary, do trzech razy sztuka. No. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Bardzo proszę o spokojne takie opuszczenie tutaj tego pomieszczenia. Nie robić tutaj dużego... Dziękuję ruchu. Bardzo. Szkoda, że nie umie śpiewać. Mógłby coś zaśpiewać. Taki bis by był, prawda? Śpiewający. Przerywnik marketingowy. Jeśli chcecie porozmawiać o tych wszystkich sprawach w mniejszych grupach, może z większymi, może z mniejszymi emocjami, zapraszamy na spotkania Dominikańskiej Szkoły Współczesności w poniedziałki o 19.30 w beczce. Wszystkie informacje... 19.15. Na plakatach, które znajdują się na krużgankach. Tematy są na forum beczkowym, łatwo znaleźć. Zapraszamy. Gdyby ktoś chciał jeszcze coś podpisać, bardzo proszę, ale proszę się tutaj nie tłoczyć, bo żebyśmy tu nie zrobili jakiegoś, nie wiem, zamachu na życie. Proszę uważać. Dobrej nocy.